Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Pierwsze piwo importowane w lutym. Właściwie nie importowane, a zagraniczne, bo ono nie jest importowane. Piwo dostałem od Herlindy Heras, którą pewnie kojarzycie. Herlinda była na KPR-ze, sędziowała. No i przywiozła, pytała, co przywieźć z Russian River. Ja mówię, no najlepiej jakieś dzikie rzeczy. No i przywiozła taki dwupak Robert and Jeanemi, jak sądzę. I to są dwa sezony. Robert to był taki zwykły sezon i Jeanemi to jest sezon fermentowany z bretami. Tamten został jakby zdegustowany wśród sędziów, natomiast tego z bretami udało mi się zachachmęcić, znaczy zachachmęcić, nie, no po prostu poprosiłem Herlinder, że no, wolał nagrać film, nie? Piwa zostały nazwane na cześć małżeństwa, które gościło Winiego i Natalii Kilurzo podczas ich wyprawy do Belgii. No i po prostu takie skojarzenie. No więc browar Russian River słynie z piw mocno chmielonych, czyli z Pliny the Elder i Pliny the Younger, który po raz pierwszy w tym roku pojawi się w wersji butelkowej. Natomiast moim zdaniem jeszcze lepsze rzeczy oni robią, jeżeli chodzi o piwa dzikie, o piwa z bretami, ich sanctification, beatification, consecration, co tam jeszcze było, naprawdę zrywają papę z dachu i to jest coś, czego w Polsce jeszcze na tym poziomie nie potrafimy robić. Te dzikie piwa są po prostu rewelacyjne. Zresztą Russian River ma swój cool ship, czyli tą tacę chłodniczą, na którą wylewa się brzeczkę, żeby ją szczepić. No nie wiem, czy tam jest takie do końca szczepienie, ale w każdym razie taca chłodnicza jest, cool ship jest. W Polsce jak na razie dwa browary zadeklarowały, że będą coś takiego montować, czyli Brokreacja i Pinta Barrel Brewing. Zobaczymy. No, tego nam jeszcze brakuje. Jeanemi Saison Farmhouse Ale with Bread. No i cóż, mamy, że biały pieprz powinien być i owoce. Dodatkowo w wersji właśnie z bretami powinny być nuty przyprawowe i jaśminowe. Butelkowane 12 lipca 2019 roku. Korkowane, no myślę, że spróbujmy. Szkło wziąłem belgijskie, bardziej mi o kształt chodziło niż o konkretny browar. Tak jak powiedziałem, w tym roku po raz pierwszy Pliny the Younger, czyli Triple IPA, po który normalnie przyjeżdżają ludzie tylko po to, żeby móc spróbować lanego, ustawiają się w długich kolejkach. Podobnoż z samych, prawda, noclegów i posiłków wydanych generuje to dla Sonoma County około $1 milion przychodu, bo ludzie po to przyjeżdżają na premierę tego Pliny the Younger. Pliny the Elder nawet się pojawiło już w Polsce jakimś takim prywatnym importem, znaczy prywatnym może nie, ale takim małoskalowym importem. Ale mówię, moim zdaniem najbardziej godnymi uwagi rzeczami od Russian River są właśnie ich piwa dzikie, piwa z bretami, przede wszystkim z bretami. No dobrze, korek już tutaj bez problemu wychodzi. Może tak zrobimy, żeby wyszczelił. Można? Można.
Ja wiem, że tak profesjonalny barman tak nie robi, ale chciałem efekt. Mam nadzieję, że mnie nie uszkodziło sufitu. Ach, no pięknie, sezonem pachnie. Czyli taki słodki, słodki, fenolowy, przyprawowy, biały pieprz, ale też stajnia, też koń. No, bardzo, bardzo przyjemne. Prawie że klarowne, złociste, właściwie może nawet i słomkowe, z obfitą, drobno, średnio pęcherzgą, ale bardzo obfitą czapą piany. Mieszają się tutaj właśnie nuty takich przypraw typu gałka muszkatołowa, biały pieprz, takie dosyć słodkie, fenolowe, właśnie z tymi nutami funky, czyli tego konia, tej stajni, tej skóry. Spróbujmy. Jak widzicie, bardzo musujące, bardzo mocno nagazowane, takie szampańskie. Sezon taki powinien być. Sezon w ogóle, o tym jest osobny styl, ale znaczy osobny film z serii Piwne Style, ale sezon powinien być wytrawny. A nawet mówi się wytrawny do kości, dry to the bone. Chodzi o to, żeby tam nie było żadnych cukrów resztkowych. Szukam, a jest 6,2% alkoholu. I on taki jest. Rzeczywiście przypomina to te sezony, tak jak sobie je wyobrażamy, chociaż ja sobie wyobrażam, że sezony musiały być, jeżeli mieli je pić, prawda, rolni, znaczy nie rolni, tylko chłopi przy żniwach, to powinny być lżejsze, nie 6%, no ale 6% jeszcze obleci. Bardzo mocno nasycone, dla mnie trochę za bardzo, ale jest to w stylu. Jest to jak najbardziej w stylu, sezon powinien być bardzo mocno wysycony, bardzo mocno musujący. Rzeczywiście jest wytrawny. To znaczy na języku nie czuć słodyczy. Jedyna słodycz jest właśnie z tego, z tych aromatów, z tej właśnie tych przyprawowych nut pochodzących z drożdży belgijskich. Goryczka niska, moim zdaniem mogłaby być wyższa, ale to detal. Nie jest to klasa, nie jest to klasa beatification, sanctification czy consecration. Pewnie dlatego, że bazą tutaj jest właśnie ten sezon. Ja generalnie sezonów nie zaliczam, takich sezonów, takich z bretami, nie zaliczam ich do nudnej Belgii, chociaż już te takie klasyczne sezony często, niestety tak. Często to jest ta nudna Belgia. Natomiast moim zdaniem jednak te piwa, z których bazą nie jest sezon, tylko właściwie to nie wiadomo, co tam jest bazą, jaki to jest styl. American Bread Ale chyba, można by to tak nazwać, czy American Barrel Aged Bread, czy Bread Barrel Aged Beer. No jednak tamte piwa to jest po prostu przeżycie. Natomiast tutaj jest ok. Jest wszystko, co powinno być, czyli jest sezon, czuć, że to jest sezon, czuć, że jest dziki, czuć, że jest bretowy. Aż trochę nawet te nuty dzikie podchodzą pod takie drażniące trochę, bo one się mieszają z tymi fenolami. Fenole to są też trichlorofenole i to już są takie nuty, znaczy nie mówię, że tu jest trichlorofenol, absolutnie nie, natomiast fenole to są też nuty typu lizol, jakiś tam właśnie trichlorofenol, czyli taka apteka, takie drażniące nuty. Więc tutaj to jest
tak minimalnie idzie w tym kierunku. To nie jest trichlorofenol, ale są te takie drażniące nuty fenolowe. Prawdopodobnie wynikające właśnie ze zmieszania z tymi bretowymi aromatami. Więc piwo jest bardzo dobre, ale nie do końca w moje gusta trafiające. No i nie, jednak to nie jest ten poziom, co te dzikie piwa z Russian River z poprzedniej jeszcze lokalizacji, bo bodaj 2 lata temu browar przeniósł się do nowej siedziby w Windsor. Wcześniej był oczywiście w Santa Rosa. No i w Santa Rosa tam chyba ten pub cały czas jakby został, natomiast duży browar jest w Windsor. Tak, jest tutaj napisane Russian River Brewing Company Santa Rosa and Windsor, Sonoma County, California. No na pewno w Belgii by się tego piwa nie powstydzili, wręcz powiem, że większość belgijskich sezonów z racji tego, że nie jest po prostu z bretami, no bo jednak utarło się, że one mają być neutralne. Może tam się zaczęły jakieś eksperymenty, ale powiedzmy, że coś z Brasserie de la Seine kojarzy mi się z takimi nutami, ale tak mi się kojarzy, coś tam, że któreś z ich piw podobnie mi smakowało. Natomiast takie tradycyjne sezony są takie dosyć... Już nie hejtujmy. Wielkie podziękowania dla Herginy za możliwość spróbowania. Piwo fajne, ale bez przesady. Bez przesady. Jakiś turbo sztos to nie jest. Jest ok. Jest ok. Daje to, co ma być. Nie wiem, czy mi się uda coś w intro nalać, bo strasznie się pieni. Strasznie jest nagazowane. No, taki get the funk out z Crooked Stave'a, no to jednak jest też o jakieś dwie długości dalej, nie? Trochę inny styl, nie? Bo nie sezon, ale jednak no, tamto na mnie zrobiło dużo większe wrażenie. Wasze zdrowie. No i cóż, czekam, kiedy te polskie browary odpalą te coolshipy i zaczniemy takie rzeczy robić. Myślę, że to jest kwestia 2 lat, może krócej, może krócej. Wasze zdrowie.